godziny 14. Występowali uczniowie z zespołu szkół w Baranowie, prezentując skecze, przedstawienia, piosenki. Wystąpił również laureat konkursu piosenki obcojęzycznej Filip Kiśluk. W tej chwili trwają przygotowania do meczu piłki nożnej pomiędzy Baranowem i resztą świata, a w międzyczasie mamy również pokazy ratownictwa medycznego. Odbył się również pokaz dresury psa policyjnego i spotkanie z dziećmi mówiące o bezpiecznych zachowaniach w kontakcie z psem. To już piąty festyn rodzinny i co roku cieszy się niesłabnącą popularnością. Festyn ma na celu integrację mieszkańców, ale również promowanie bezpiecznych zachowań. Niedaleko naszej szkoły przebiega droga krajowa nr 16 i musimy uczulać naszych uczniów na to, jak zachowywać się w sposób bezpieczny, a także jak ratować ludzkie życie. Co to za spotkanie sportowe przed nami? No, mecz bardziej pokazowy, nauczyciele kontra mieszkańcy Baranowa. W tamtym roku policja z klerykami się mierzyła, w tym roku nauczyciele wystawili reprezentację i spróbujemy pokonać mieszkańców Baranowa. Nie będzie to łatwe, bo większość gra gdzieś tam w ligach jakichś tam zawodowych. Mająca 2 metry sześcienne drewno. Skoro 1 metr sześcienny. Zawsze dobrze się w Baranowie bawię, bo są świetnie przygotowane festyny. Zresztą nie tylko ja się dobrze bawię, ale większość społeczności tutaj z miejscowości okolicznych bardzo dobrze się bawi. Mogę powiedzieć, że są bardzo potrzebne takie festyny. Zresztą no nie tylko Baranowo organizuje, ale bardzo często takie festyny są organizowane w Olszewie, w Grabówce. W tym roku będziemy jeszcze próbowali taki festyn zorganizować w Faszczach z racji obchodów 650-lecia powstania miejscowości Faszcze. I myślę, że warto takie festyny organizować, ponieważ no, społeczność bardzo się integruje podczas takich uroczystości, podczas takich zabaw. Już piąty raz jako mieszkańcy tutaj organizujemy festyn. Bawimy się dobrze, uczymy ratować życie ludzkie, gramy, także jest sporo nagród do wygrania. Jak co roku bawimy się wyśmienicie. Co dobrego jest dzisiaj? Jak zwykle kaszanka, kiełbasa, surówka, którą dostaliśmy produkty od naszych sponsorów. No tak jak co roku, staramy się i robimy, żeby było super. Móc to trzeba chcieć przede wszystkim. Zbieramy się zawsze taką swoją grupą i jakoś tak idzie. I zawsze wychodzi. I zawsze wychodzi, tak.